Pani redaktor, co za wydarzenie dzisiaj mamy? A z tego co wiem, mamy uroczystą galę, 7. edycję. A co to jest za edycja? Proszę opowiedzieć. Tak, dzisiejszego wieczoru celebrujemy 7. edycję Polish Businesswoman Awards. Jest to prestiżowe wydarzenie, podczas którego nagradzamy przedsiębiorców statuetkami w 8 kategoriach. I tutaj, jak co roku, dopisała bardzo duża liczba firm nominowanych w konkursie. Z kapituła konkursu wraz z redakcją wybrała najlepszych przedsiębiorców, którzy działają zgodnie z zasadami etyki, którzy również dbają o rozwój pracowników oraz o środowisko. Ile mamy łącznie laureatów? Mamy tutaj 60 laureatów. Widać, że konkurs z roku na rok cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Jest to dowód dla naszej redakcji, że tego typu konkursy pomagają przedsiębiorcom w promocji ich produktów, usług. Pozwalają też udowodnić, że ich praca ma słuszny cel i że idą w dobrym kierunku. Jakie atrakcje przewidziane podczas dzisiejszego wieczoru? A z tego co wiem, honorowym gościem będzie sama Doda. Tak, nasza królowa zaszczyci nas obecnością, ale też dużo innych pięknych, wspaniałych osób. Będzie między innymi też pani Grażyna Wolszczak, pan Jacek Rozenek, pani Monika Zamachowska, pani Agnieszka Kaczorowska. Tak więc tutaj również znane osoby z pierwszych stron gazet dopiszą i będą również, mam nadzieję, że dobrze się bawić na naszym wydarzeniu. Czy pani redaktor może już zdradzić, kto ze znanych celebrytów lub artystów dzisiaj ewentualnie otrzyma nagrodę, wyróżnienie? Na razie nie, dlatego że zgodnie z regulaminem konkursu przed oficjalnym ogłoszeniem werdyktu obowiązuje tak zwana cisza i tutaj po gali będziemy już oficjalnie podawać na naszej stronie internetowej listę wszystkich firm, które odebrały statuetki. Kto dzisiaj wystąpi na gali? Na gali, oprócz oczywiście głównego elementu, a więc ceremonii wręczenia statuetek, odbędą się liczne atrakcje, między innymi będą to pokazy mody, będzie to również koncert wybitnego śpiewaka operowego Łukasza Karaudy, no i oczywiście konkurs wizytówkowy z cennymi nagrodami, no i na sam koniec gali wszyscy goście zostaną zaproszeni na uroczysty bankiet do podziemi hotelu Belotto, aby tutaj już celebrować swoje sukcesy. Jeżeli chodzi o partnerów, którzy przyłączyli się do tego wydarzenia, jakie to są firmy? Są to głównie firmy z sektora małe, średnie przedsiębiorstwa. Firmy, które oczywiście przyczyniają się znacznie do wzrostu polskiego PKB. I takie firmy zgodnie z ideą naszego czasopisma promujemy, przeprowadzamy wywiady z takimi przedsiębiorcami na ramach naszego czasopisma. Są to również duże firmy, duże korporacje. Tak więc wspólny mianownik dla wszystkich partnerów to jest przedsiębiorczość, rozwój, innowacje. I na samo zakończenie, jakie założenie programowe ma magazyn Businesswoman and Life na kolejne miesiące tego roku? Przede wszystkim chcemy położyć jeszcze większy nacisk na pokazywanie sylwetek przedsiębiorców, no głównie kobiet, zgodnie z ideą naszego czasopisma. Kobiety, ich przedsiębiorczość, ich pasje są w centrum tutaj naszej działalności. I również przygotowujemy się do kolejnych gal charytatywnych na rzecz Fundacji Pani Ewy Błaszczyk, na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, na rzecz Fundacji Profesora Religii. Tak więc mamy tutaj kalendarz zapełniony do końca roku, a nawet i więcej.